Witajcie kochani w trzecim filmie dzisiaj. Super, co nie? I ten tytuł to nie jest żart, ponieważ w tym świecie VIP naprawdę jest 10 tajemnic i ja wam dzisiaj je wszystkie pokażę, jak je wszystkie zdobyć i jak zdobyć wszystkie klucze właśnie, więc co, zapraszam was do oglądania. A więc idziemy sobie właśnie do świata VIP, a nie, to parkour. To jest chyba świat VIP, ponieważ jest napisane VIP, no ale nie wiem, Blockster Planet bywa, że czasami mogą nas oszukać. Dobra, coś mamy sobie tutaj właśnie, no i chyba jesteśmy właśnie w świecie VIP i jest to taka dokończona wieża z sezonu 6, która była w świecie VIP. No i dobra, tutaj wam po prostu radzę robić tak, że najpierw sobie bierzecie jeden klucz i odbieracie tajemnicę, a potem po prostu sobie, żeby tak nie odbierać wszystkiego hurtowo, po prostu zbieracie jeden klucz i zbieracie tajemnicę, żeby potem, bo wiecie, bo mi tam kolega mówił, że jak po prostu zrobicie, że odbieracie wszystkie naraz, to po prostu wam wywali Blockster Planet, ponieważ z nim przynajmniej tak było i wy się napracujecie i nic z tego nie będzie. A więc dobra, idziemy sobie właśnie tutaj do pierwszej bramy i mamy tutaj bramę zwierzaków i pomniejszania. Stałem się jakimś wielkim kangurem i po prostu tutaj jest strasznie trudno to przejść, ponieważ jest taka czarna dziura, ale ja mam dla was tutaj taki bardzo fajny i prosty sposób, ponieważ wystarczy, że staniecie sobie tutaj właśnie w tej bramie, no i weźmiecie sobie taki aparat, który wam robi selfie, tylko że muszę go znaleźć, ponieważ nie za bardzo wiem, gdzie on jest, więc dobra, szukamy sobie tutaj, gdzieś musimy przelecieć. No i mamy. I po prostu go sobie tak stawiacie, żeby on was widział, jak stoicie w tej bramie. Dobra, czekajcie, żeby to jakoś tak dobrze ustawić. O, jest chyba nawet. Okej. No i teraz po prostu sobie tutaj stoicie, czekacie, aż wam się to zdjęcie zrobi. No i powinniście już teraz mogli normalnie przejść przez tą bramę. No i zobaczcie, że się nawet nie zmniejszyliście, więc po prostu sobie od razu bierzecie żółty kluczyk. No i po prostu bardzo fajnie. Teraz sobie stąd wychodzimy. Boże, co? Wyszliśmy sobie stamtąd, więc idziemy odebrać pierwszą tajemnicę, ponieważ no po prostu chyba tak jest lepiej i wygodniej. Ja tak właśnie będę robić. Jak chcecie, to możecie próbować jakby odbierać wszystkie naraz, ale nie wiem, czy się opłaca tam, ponieważ no słyszałem, że tam Blockster Planet wywaliło mojemu przyjacielowi, którego właśnie bardzo pozdrawiam, KBX2007, bo on mi właśnie pokazał, o co chodzi z tymi tajemnicami. No i dobra, właśnie sobie tutaj mamy pierwszą tajemnicę i je odbieramy. Mamy Arcane Crystal, nie wiem dlaczego zmienili to na angielski, no ale trudno. No i dobra, teraz sobie idziemy właśnie do tego portalu, no i sobie pojawiamy się tutaj przy tym wejściu właśnie, no i teraz mamy sobie, a nie, to nie tutaj, bo to jakieś pomieszczenie z sezonu 2 i teraz sobie idziemy właśnie na górę, ponieważ tak właśnie, teraz mamy jeszcze kolejny bardzo trudny klucz do zebrania, on jest chyba najtrudniejszy i jest to fioletowy klucz, tylko nie pamiętam właśnie, gdzie jest to wejście, chyba tutaj, nie, tutaj będzie czerwony, ale o czerwonym na końcu, ponieważ on jest jednym z łatwiejszych, tutaj będzie niebieski, więc on jest też dość łatwy, o tutaj chyba będzie fioletowy, no i dobra, mamy sobie fioletowe i uwaga, ponieważ to jest bardzo trudne. Więc dobra, musicie tutaj iść szybko, naprawdę musicie bardzo szybko myśleć, żeby nie zginąć, ponieważ tutaj jest ten spowalniający piasek, on bije jeszcze przy okazji, więc to jest trochę słabo, więc musicie sobie tutaj właśnie bardzo szybko, jak najszybciej dojść, no i macie sobie właśnie tutaj coś takiego, bardzo superowo, i teraz tam sobie skaczecie, i tutaj jest właśnie fioletowy klucz na czymś takim, dobra, i teraz musicie się szybko zawrócić i uważać, żeby tutaj nie stanąć na jakąś lawę, albo po prostu musicie być bardzo szybcy, żeby tutaj nie zginąć, i teraz musicie się tak trochę wpasować. Kurde, polecam wam iść tą trasą, ponieważ ona jest chyba nawet dosyć bezpieczna, więc okej, teraz macie sobie tutaj i się zawracamy, tylko pamiętajcie, żeby się nie otrzeć o lawę, wiem, że to jest trudne, ale po prostu to tutaj po prostu zginiecie i stracicie klucz, więc no słabo trochę będzie. I teraz sobie właśnie tutaj idziemy i mamy wyjście, użyliśmy jakoś z życiem stąd i mamy nawet 3 życia, więc idziemy odebrać sobie kolejną tajemnicę, ponieważ no chyba warto, stworzę sobie jeszcze może nawet na tym filmie bramę zmniejszania, no bo w sumie nad nią, znaczy po prostu marzę o niej trochę, więc mamy sobie właśnie kolejne tajemnice dwie, no i bardzo fajnie, dobra, mamy 2 arcane kryształy i o tutaj mamy sobie właśnie kolejny kluczyk, tylko uwaga na lasery, tutaj tylko nie wiem dlaczego słychać ich dźwięki, a ja mam wyciszone i to jest trochę dziwne, no ale sobie tutaj właśnie lecimy i to jest nawet dosyć łatwe, tylko po prostu tutaj trzeba trochę uważać, ale tak to jest strasznie łatwiutkie, dobra, lecimy sobie i tutaj mamy już niebieski kluczyk, co to jest? Co? Jakieś przejście? Co? Ej, co to jest? Ej, co to jest? Nie wiedziałem tego wejścia, więc wam polecam sobie jeszcze przejść taką tajną drogą, ponieważ może wtedy będzie trochę szybciej i łatwiej. No i dobra, a co znowu jakieś przejście? Okej, dziwne. Dobra, więc macie sobie jeszcze taką jakąś tajną drogę, bardzo fajnie, może się wam przyda do czegoś. No i dobra, teraz już tak naprawdę są bardzo łatwe te dwie tajemnice. Idziecie sobie teraz na sam szczyt, ponieważ to będzie ważne, żeby odebrać kolejną. No i dobra, teraz sobie idziemy właśnie tutaj, bardzo fajnie. No i co? I teraz czekajcie, sobie musimy znaleźć niebieską bramę, nie pamiętam gdzie ona jest właśnie. O, tutaj mamy sobie właśnie niebieską bramę, no i świetnie, mamy sobie kolejne arcane kryształy, coś tam. No i teraz musicie sobie właśnie stąd zeskoczyć.
przeskoczyć, ponieważ jest takie specjalne wejście do czerwonego klucza, tylko musicie zauważyć taką szybę, gdzie jest rozbite. O, właśnie tutaj, udało mi się tutaj wejść jakimś cudem. No i dobra, tak naprawdę już nie macie żadnych zagrożeń, ponieważ wszystkie te takie groźne zebraliście i teraz sobie musicie jeszcze iść do tego dźwigu i tak naprawdę to już jest ostatni klucz. No i sobie tutaj właśnie bierzecie jeszcze spray zmniejszania, tylko musimy go znaleźć, a ja nie wiem, gdzie on jest. O, dobra, bierzemy sobie go tutaj i stawiamy go może gdzieś tutaj, nie wiem, okej. Idziemy sobie tutaj, no i dobra, lecimy sobie tutaj właśnie na samą górę, podskakujemy na takim jednorożcu. No i tutaj jest sobie zielony kluczyk ukryty, więc już mamy właśnie wszystkie kluczyki, wszystko zostało już zdobyte z tego świata VIP, ponieważ on jest, no nawet, nie wiem, spodziewałem się czegoś gorszego na samym początku. Dobra, i właśnie stąd sobie mamy, w ogóle to chyba nawet nie potrzebujecie sprayu, tylko kurde, nie, Boże. I jeszcze 3 razy kichnąłem, życie jest niesprawiedliwe. Dobra, zbieramy sobie tajemnicę z zielonej bramy, no i teraz sobie jeszcze raz musimy iść po tą czerwoną, w sensie po te czerwone, pod czerwony klucz, kurde, przeominąłem. Dobra, lecimy jeszcze raz, musi się udać za tym razem, dobra, o tutaj mamy sobie właśnie to takie wejście, tylko trzeba mieć precyzję, no i bardzo fajnie. No i dobra, odbieramy sobie tajemnicę właśnie z czerwonej bramy, bardzo fajnie, mamy wszystkie tajemnice z tego świata VIP, naprawdę wielki szok, odebraliśmy sobie je wszystkie, no to teraz sobie pójdziemy je właśnie oddać. Dobra, wow, dobra, super, Boże co, dostałem 12 tysięcy XP, nieźle, nieźle. No więc dobra, teraz sobie idziemy stworzyć właśnie tą bramę zmniejszania, bardzo się cieszę. No i dobra, brama redukcji, przejdź przez tą bramę i skurcz się do malutkich rozmiarów, przejście nie wymaga klucza i sobie tworzymy superowo, mega. Bardzo super, bardzo się cieszę. Dziękuję Wam już wszystkim za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam to pomogło i do zobaczenia w następnym. Pa, pa!